Richard Cantillon wyjątkowo interesująca postać. Nie tylko dlatego, że był to ekonomista, praktyk, który próbował zarabiać pieniądze na wiedzy ekonomicznej i całkiem nieźle mu to wychodziło, chociaż po drodze chyba oszukał trochę klientów. Ale też szczególnie interesująca postać, ponieważ jest to jednak mimo wszystko chyba ojciec założyciel ekonomii. Adam Smith oczywiście odegrał ogromną rolę, szczególnie historyczno-instytucjonalną, w postępie nauki ekonomii, ale to jednak Richard Cantillon jest takim pierwszym ekonomistą z prawdziwego zdarzenia, który napisał traktat ekonomiczny. Mniejszy, bo mniejszy zdecydowanie od bogactwa narodów, ale jednak ekonomiczny traktat, który stanowi taką pierwszą systematyczną ekspozycję elementów teorii ekonomii i to Elementów teorii ekonomii, które w wielu miejscach oderwane są od normatywnego teoretyzowania, oderwane są od aktywizmu politycznego, od opowiadania się za konkretnymi politycznymi rozwiązaniami. To, co odróżniało Kantyiona od merkantylistów, notabene jego kolegów, to fakt, że pojawia się u niego właśnie po raz pierwszy taka inna metoda. Bo to, co charakteryzowało merkantylistów, szczególnie na co zwraca uwagę Schumpeter, to fakt, że u nich pojawiały się głównie konkretne programy polityczne, ekonomiczne. Ich prace są po prostu zdominowane przez swoistego rodzaju polityczny aktywizm właśnie. Zachęcanie do tego, żeby rząd angażował się w konkretne rozwiązania, finansowania, regulacje, które mają sprzyjać rozkwitowi konkretnych branży. Kantion natomiast zaczyna się posługiwać innym podejściem. Mimo, że podziela do pewnego stopnia merkantylistyczne ideały, to jednak pojawia się coś oderwanego od takiego pryzmatu czysto politycznego. Kantion bowiem zgadzał się tak naprawdę w jakimś zakresie, że dążenie do nadwyżki handlowej jest pożądane i że jest przydatne, więc nie do końca dobrze mu wychodziła ta analiza międzynarodowa. Ale jednocześnie oprócz tego, że gdzieś tam w tle się z tym zgadzał, to przedstawiał po prostu opisy świata, tego jak jego zdaniem funkcjonują zależności przyczynowo-skutkowe. Jednocześnie w tej innej perspektywie zaczyna się posługiwać narzędziem Seteris Paribus, więc zaczyna budować proste, teoretyczne modele. Nie opisuje po prostu pewnego strumienia zdarzeń gospodarczych, gdzie wiele czynników naraz łączy się ze sobą i mieli w takim kotle empirycznym, z którego wychodzą jakieś tam rezultaty. Cantillon zaczyna rzeczywiście wprowadzać elementy pewnej abstrakcji i pewnego właśnie posługiwania się takimi modelami, gdzie Ceteris Paribus staje się centralne. Jednocześnie mamy u niego zalążki kilku różnych ciekawych aspektów, które były rozwijane wieki później. Eee, mamy u niego pewne elementy geografii ekonomicznej, e, pojawia się u niego analiza właśnie lokacji, Analiza tego, że poszczególne przedsiębiorstwa zależą od rozmaitych uwarunkowań, od tego jak blisko na przykład są położone pewne zasoby naturalne, które przez te przedsiębiorstwa są wykorzystywane, etc. Mamy, a przecież geografia, tego typu geografia ekonomiczna jest rozwijana wiele później, nie tak, że zaraz następnie ekonomiści się pojawiają, tylko ponad 100 lat później. Podobnie możemy powiedzieć o jego analizie populacyjnej, znowu nie jest to coś, co... Co chcielibyśmy dzisiaj czytać, co by nam wniosło jakoś bardzo dużo do wiedzy, ale na przykład Kantion zdecydowanie wyprzedzał swoim myśleniem Tomasa Malthusa. I to już nawet nie chodzi o to, że, że nie postrzegał koniecznie perspektyw ludnościowych tak pesymistycznie jak on, ale sama analiza właśnie tego, co wpływa na populację, czynniki, które analizuje on pokazuje, że miał dużo głębsze rozumienie. Zjawisk demograficznych niż ci, którzy po nim jeszcze pisali przez kilkadziesiąt lat. on również jest takim autorem, który odcisnął piętno ewidentnie na myśleniu w kategoriach klasowych, dlatego że za chwilę powiemy o, o, o jego teorii wyceny. Natomiast jednocześnie pojawia się u niego coś, co bywa nazywane socjologią ekonomiczną. To znaczy, dzieli społeczeństwo na pewne klasy, na pewne grupy, i następnie zaczyna się zastanawiać, jaka jest ich funkcjonalność, jak te agregaty przekładają się na rzeczywistość ekonomiczną. I tutaj, jak mówi Schumpeter, Kantion zdaje się być ewidentnym łącznikiem między Williamem Petim. Czyli ten, tym takim statystykiem gospodarczym, kimś, kto posługuje się agregatami, a fizjokratami, którzy zaczynają wprowadzać tą e, geografię ekonomiczną dużo głębiej w analizę gospodarczą. Cała ta, cała ta e, e, socjologia ekonomiczna i analiza społeczna rzeczywiście jest w pełnej okazałości u Cantillona, i można powiedzieć, że fizjokraci wręcz wprost się tym inspirowali. Poniekąd też trochę cofając rozumowanie ekonomiczne, dlatego że to, co zaoferował nam Cantillon w swoich analizach, wydaje się jednak zdecydowanie bogatsze od tego, co się pojawiło u fizjokratów. Eee, oczywiście ten podział u Cantillona jest troszeczkę inny, tam u niego mieliśmy ziemię, rolników i całą resztę wszystkich innych. Te agregaty zaczynają troszeczkę inaczej wyglądać w, u fizjokratów, którym Cantillon utorował drogę. Potem to też się zmienia w szkole klasycznej, bo przecież też takie analizy zaczynają dominować w szkole klasycznej, no i w efekcie na końcu mamy już dwie klasy tak naprawdę wyzyskiwaczy, wyzyskujących u Karola Marksa. Ale można powiedzieć, że to kolejna rzecz taka, która jest widoczna u Kantiona. Cały rozwój ekonomii, który się pojawia potem w stu kilkudziesięciu kolejnych latach, w jakiś sposób pewnie można prześledzić nitką historyczną do tego, co nam Kantynon zaoferował. W mniej lub bardziej e, imponującej okazałości, ale to de facto tak naprawdę pokazuje i udowadnia, dlaczego Cantillona możemy jednak postrzegać jako takiego ojca założyciela ekonomii. Chociaż e, jego ten esej, e, ten jego mini-traktat, pierwsze takie systematyczne wyłożenie teorii ekonomii sobie gdzieś tam krążył i pojawiał się, to był niedoceniany. Można powiedzieć, że na piedestał zaczął go wynosić dopiero pod koniec wieku XIX William Stanley Jevons. E, a sama publikacja jest przecież formalnie z lat 50. wieku, 18, a napisane to było, zdaje się, w latach 30., chyba ten, ten esej Cantillona, i wywierał ogromny wpływ na myślenie ekonomiczne. Nawet jeśli właśnie Cantillona nie niedostatecznie w tym aspekcie wymieniano i podkreślano jego znaczącą rolę. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym pamflecie, który, który ma właśnie taki charakter systemowy i trochę nomotetyczny, poza tym, że właśnie z tego względu Cantillon był królem pośród merkantylistów. No więc przede wszystkim Cantillon słynie z tej swojej analizy pieniężnej, z analizy efektów Cantillona. Efekty Kantyjona to jedno, ale druga sprawa to to jak rozumienie czynników pieniężnych pozwoliło Cantillonowi też wyprzedzić w pewien sposób ekonomistów mu ówczesnych czy osób, które Moglibyśmy nazwać na tamte czasy ekonomistami, a dzisiaj już jednak byśmy ich tak nie określili. E, więc tak, przede wszystkim u Kantyiona są zalążki tej analizy ilościowej teorii pieniądza, czyli, e, czyli to, co się pojawia u Huma, wzrost podaży pieniądza zaczyna wywierać, e, zaczyna powodować pewne efekty cenowe i adaptacje cenowe. Przy czym nie są to adaptacje automatyczne. I nie są to, automat, to są nie są to adaptacje natychmiastowe i takie same w takim samym zakresie, bo jak wzrasta podaż pieniądza, to ona się na przykład nie podwaja wszędzie w tym samym miejscu, także wszędzie się podwajają ceny i realnie nie powoduje to żadnego skutku, tylko wzrosty podaży pieniądza są lokalne. I tu Cantillon posługuje się tym przykładem kopalni złota. Mamy na przykład kopalnię złota, z której wydobywamy jakieś ilości, ilości kruszcu. Powoduje to zwiększenie wprost nominalnych dochodów tych, którzy pracują w tych kopalniach, którzy wypłacają wynagrodzenia pracownikom, którzy następnie te pieniądze zaczynają na rynku wydawać. I pojawia się cała jakaś taka spirala wydatkowo cenowa. Wzrastają wydatki w jednym miejscu, np. w tym miasteczku w pobliżu kopalni, zaczynają się podnosić ceny, no bo nagle są nominalnie wyższe dochody, więc ludzie mogą więcej rzeczy kupować w sklepach. W tych sklepach doświadczają wzrostu popytu, więc sklepy zaczynają ściągać więcej towaru takiego, który jest kupowany w sklepach z innych yy, części kraju. Następuje realokacja. Przepływ zasobów, e, e, nie tylko te towary zaczynają przepływać z innych sklepów, ale też ci, którzy te towary wytwarzają, doświadczają nominalnego wzrostu dochodów z powodu wzrostu cen i obrotu. W efekcie, wobec tego, zaczynają podnosić swoje ceny. I tak stopniowo określone wydatki podnoszą ceny, określone ceny podnoszą wydatki i rozlewa się to po całej gospodarce. <laughs> Proces nie jest równomierny. I w nim mamy do czynienia z taką sytuacją, że u niektórych dochody nominalne rosną szybciej niż rosną ceny na które wydają te swoje, niż ceny i usług na które wydają te swoje dochody. Niektórzy z kolei mają odwrotną sytuację: nominalne dochody im nie rosną, natomiast nominalnie rosną im ceny. W efekcie mamy do czynienia z procesami redystrybucyjnymi, gdzie realne dochody jednych osób, czy jednych posiadaczy dochodu, rosną, a dochody innych realne się obniżają. I ten proces redystrybucyjny powoduje całą serię jakichś tam realokacji i sprawia, że pieniądz nie jest tak naprawdę neutralny. Można nawet powiedzieć, że Kantyjon jest nie tylko ojcem założycielem ekonomii, ale jest też ojcem założycielem pojęcia nieneutralności pieniądza. Przy jednocześnie roz, dobrym rozumieniu pewnych aspektów związanych z ilościową teorią pieniądza, ponieważ Kant i on również, zwłaszcza na rynku, na, przy analizie międzynarodowej, pokazywał, że przecież jak mamy nierównomierne rozkłady w podaży pieniądza, to w niektórych krajach ceny mogą rosnąć bardziej niż w innych, szczególnie gdy mówimy o pieniądzu kruszcowym. Niestety, a wielka szkoda, nie wykonał tego e, dobrego kroku, co wykonał Adam Smith, anas, Adam Smith analizujący Funkcjonowanie pieniądza na rynku międzynarodowym. Nie wykonał tego kroków, nie zauważając, że to w długim okresie jest nie do utrzymania. Dlatego cała logika merkantylistyczna jest nie do utrzymania. No ale gdyby to zrobił, to no przecież nie byłby wtedy merkantylistą. Oprócz tej analizy rynku pieniężnego, on też jest osobą, która. Wyróżniała się od merkantylistów w tym, że przy analizie zjawiska procentu zaczął zwracać uwagę na aspekty realne. Chociaż aspekty pieniężne absolutnie pełniły u niego zdecydowanie rolę, to jednak zastanawiając się nad tym, skąd się stopa zwrotu bierze, analizował czynniki popytowo-podażowe i brał pod uwagę właśnie. Czynniki realne, zwracając uwagę na to, że stopa procentowa nie jest zjawiskiem w 100% pieniężnym, zależnym tylko od ilości pieniądza, ale jest też zjawiskiem, który zależy od innych realnych aspektów. U Cantillona też mamy coś, co nie jest wystarczająco obecne w analizie szkoły klasycznej. Mamy bowiem pojęcie, mamy bowiem przedsiębiorcę. Ma, w analizie szkoły klasycznej mamy głównie przepływy międzyklasowe i zależności między klasami ekonomicznymi, Natomiast nie ma tej koordynacji między konsumpcją a produkcją, która jest dokonywana przez przedsiębiorstwa i firmy, które są przez tych przedsiębiorców zakładane. U Cantillona to jest. Więc, znowu, śledząc nitką od Izraela Kirznera gdzieś tam w wieku XX, patrząc przez pryzmat analizy historii myśli ekonomicznej, gdzieś tą nitką sobie dojdziemy, właśnie do Cantillona, próbując analizować funkcje przedsiębiorce, przedsiębiorcze. Przeskakując tak naprawdę gdzieś tam nad szkołą klasyczną, która przecież po Cantillonie się pojawiła, ale jednak niedostatecznie wiele uwagi temu przedsiębiorcy i jego wpływowi na alokację czynników niedostateczną uwagę poświęciła. U Kantiona też wreszcie mamy rozróżnienie tak naprawdę na analizę długookresową krótkookresową, czy jak to woli na analizę dynamiki gospodarczej a statyki porównawczej, bowiem u niego pojawia się rozróżnienie na ceny rynkowe i ceny wynikające z wewnętrznej wartości. Ceny rynkowe to są ceny bieżące, dynamiczne. Jako inwestor Kant on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że ceny wszystkiego kształtują się w spontaniczny, trochę anarchistyczny taki sposób, ponieważ zależy od nagle zmieniających się czynników, które trudno jest przewidywać. W związku z tym mamy swoistego rodzaju taki mini chaos rynkowy, który się kształtuje w momencie, gdy analizujemy. E, przebieg procesu rynkowego. E, nagle cena zmienia się z powodu jakiegoś, nawet nieraz irracjonalnego czynnika, bo ktoś sobie coś wyobraził, wymyślił e, i, i żyje pewnym złudzeniem. Natomiast, niezależnie od tego, jest też analiza długookresowa, gdzie, są, gdzie jest pewien trend długookresowy, w którym ceny zależą od pewnej wewnętrznej wartości, jak to można by było nazwać w systemie kantyona. I tu od razu pojawia się pytanie, co to znaczy wewnętrzna wartość? Niektórzy zarzucają kantyonowi że no, był zwolennikiem pewnej obiektywistycznej teorii wartości, że mówiąc o tym jakiś intrinsic value, że jest coś takiego jakiegoś wewnętrznego, chowającego się w zasobach, to znaczy, że no, był przeciwnikiem subiektywnej teorii wartości. Czy był, czy nie, to nie ma tak naprawdę specjalnego znaczenia dla nas, bo najistotniejszy jest ten jego wkład, akurat ten zalążek rozróżniający dynamiczną analizę od analizy długookresowej, która u ona była. A to, czy rację ma na przykład Mark Thornton, który uważa, że. Kiedy pisał o intrinsic value, Cantillon, to tak naprawdę mu chodziło o subiektywną teorię wartości. Czy to rzeczywiście ma miejsce, czy nie? Być może wtedy byłoby to jeszcze bardziej imponujące, że jeszcze wierzył w subiektywistyczną teorię wartości, ale nawet jeśli tak nie było, no to przecież był jednym z pierwszych ekonomistów, jeśli nie pierwszym prawdziwym ekonomistą, i nawet jeśli posłużył się błędnie tym pojęciem wewnętrznej wartości, to jednak wprowadził świetne rozróżnienie, które jest podstawą późniejszej analizy, także analizy w szkole klasycznej i potem analizy marginalnej, i także analizy we współczesności realizowanej, wprowadzającej to rozróżnienie. Na długi i krótki okres. Można wobec tego powiedzieć, że Kantion na wielu polach e, rozpoczął analizę ekonomiczną, i potem przyszło całe pokolenie rozmaitych ekonomistów, którzy kontynuowali jego wybitne osiągnięcie.